Więc tak, wyniki tych badań możemy jakby wykorzystać na kilka sposobów. Po pierwsze, mogą zostać wykorzystane właśnie do identyfikacji osób, które są bardziej podatne na ciężki przebieg. Tutaj oczywiście wiemy, że to nie jest tak tylko, że jedynie zmienność genetyczna i ta podatność genetyczna jest związana z zakażeniem czy z ciężkim przebiegiem, ale też szereg różnych innych czynników, w tym między innymi na przykład wiek czy choroby współistniejące, więc tu konieczne jest wzięcie jakby takie kompleksowe uwzględnienie tych wszystkich czynników celem identyfikacji osób potencjalnie mogących bardziej ciężej przechodzić tą chorobę i dzięki temu można, nie wiem, na przykład w przypadku, kiedy będzie dostępna szczepionka, to na przykład wcześniej tym osobom zaaplikować szczepionkę, czy też jeśli dojdzie do zakażenia u takich osób, a wiemy, że one są podatne na ciężki przebieg, można wcześniej podjąć hospitalizację, tak by uchronić te osoby właśnie przed wystąpieniem tego ciężkiego przebiegu, czy też zastosować pewną jakąś wcześniejszą kurację. Drugim z elementów jest też to, że dzięki wynikom tych badań możemy poznać sam mechanizm przebiegu choroby COVID-19 i sam mechanizm, jak tak naprawdę sam ten wirus oddziałuje na organizm ludzki, ponieważ ciągle jakby każdego dnia dowiadujemy się czegoś nowego, ciągle jeszcze nie ma takich w 100% skutecznych leków. Więc dzięki temu, że poznamy pewne mechanizmy, jak wirus działa, jak organizm odpowiada na ten wirus, nie wiem, które szlaki biochemiczne są zaangażowane, dzięki temu będzie można jakby skuteczniej dobierać terapię, będą mogły zostać projektowane nowe leki, bądź będzie można po prostu skorzystać już z istniejących leków, jeżeli na przykład porównamy, że pewne ścieżki są podobne do chorób, które już wcześniej występowały, to będzie można zastosować podobnego typu terapię. Po drugie, sama analiza podatności na zakażenie wirusem, czy też ciężki przebieg może być również wykorzystane na przykład w lepszym zarządzaniu w służbie zdrowia, czy też identyfikacji na przykład personelu służby zdrowia, który jest bardziej podatny na zakażenie, czy na ciężki przebieg, żeby te osoby na przykład przesuwać do innych prac, żeby te osoby nie były tak bardzo narażone na same zakażenie wirusem, żeby nie ryzykować potem wykluczenia ich.